Dzień dobry. Film, który masz zamiar obejrzeć, był już u mnie na kanale, ale zawierał błędy, na co zwrócił mi uwagę jeden z widzów. Tamta wersja filmu jest wyłączona, a teraz umieszczam nową, poprawioną. Miłego oglądania. Jakość napięcia do zasilania obwodów lampowych ma bardzo duże znaczenie. Zasilanie obwodów anodowych już sobie omówiliśmy, ale nie poruszyłem tematu obwodów zasilania żarzenia lamp elektronowych. Złe prowadzenie przewodów zasilających żarniki może być przyczyną nadmiernego poziomu zakłóceń, a brak napięcia powoduje niedziałanie lampy. Na omówienie zakłóceń i szukanie ich przyczyny być może poświęcę osobny odcinek, ale teraz mogę już powiedzieć, że nadmierne zakłócenia na wyjściu wzmacniacza mogą być spowodowane pogorszeniem filtracji napięć zasilających, w tym naruszenie układów symetryzujących obwody żarzenia. Błędne ustawienie potencjometrów lub zwarcie katody z grzejnikiem powoduje wyraźny brum. Zastanówmy się więc, jak rozwiązano w lampach zasilenie włókien grzejników. Przy okazji na końcu odcinka omówię europejską nomenklaturę lampową. Po co w ogóle są stosowane grzejniki w lampach? Chcąc spowodować emisję elektronów, musimy im dostarczyć dodatkowej energii. W lampach elektronowych realizuje się to przez podwyższenie temperatury przewodnika. Występuje tutaj emisja termoelektryczna, zwana też emisją cieplną. Emisję wtórną pominiemy w tym rozważaniu, ale o jej występowaniu możecie się dowiedzieć z odcinka o podstawowych elementach wzmacniających, zwłaszcza przy omawianiu tetrody. Emisja termoelektronowa to emisja elektronów swobodnych spowodowana nagrzaniem metalu. Przy wzroście temperatury przewodnika wzrasta energia drgań cząsteczek i ruchy elektronów swobodnych. Przy wysokiej temperaturze duża liczba elektronów ma wystarczającą energię kinetyczną, żeby opuścić powierzchnię ciała stałego. W lampach elektronowych dzieje się to od 700 stopni wzwyż. Ilość elektronów emitowanych z określonej powierzchni zależy od temperatury i rodzaju materiału, czyli metalu i rodzaju domieszek. Jak już wiecie, w lampie znajdują się katoda, anoda, a czasem i dodatkowe elektrody. W próżni elektrony, które uciekają z ogrzanej katody, podążają w kierunku anody, gdyż ta ma potencjał dodatni względem katody. Czyli mówiąc inaczej, lampa elektronowa to element elektryczny, który wykorzystuje przepływ prądu elektrycznego w próżni lub gazach rozrzedzonych. Taki prąd tworzy strumień swobodnych elektronów i jonów. Jakie materiały stosuje się do budowy katody? Musi być to materiał, który jest odporny na bombardowanie dodatnimi jonami, musi mieć wysoką temperaturę pracy i być łatwy do obróbki. Najczęściej więc stosuje się wolfram torowany, choć występują także katody tlenkowe. Charakterystykę poszczególnych materiałów znajdziecie w sieci, więc tutaj nie będę tego omawiał. W lampach występuje żarzenie bezpośrednie i żarzenie pośrednie. Katody żarzone bezpośrednio składają się z rdzenia pokrytego warstwą emitującą elektrony. Rdzeń to stopy niklu, zaś emitery to pojedyncze atomy metali ziem alkalicznych, takich jak stront czy wapń. Katody żarzone pośrednio wykonuje się w postaci rurek z niklu pokrytego pastą emisyjną. W tych rurkach umieszczone są grzejniki w postaci spirali, mogące nagrzać katodę nawet do 1000 stopni Celsjusza. Jak wiecie, wzmacniacz można zasilać z baterii, akumulatorów albo za pomocą zasilacza sieciowego, który podnosi lub obniża napięcie przemienne dostarczane przez zakłady energetyczne. W obu przypadkach mogą pracować lampy, bo mamy także lampy niskonapięciowe. Przy zastosowaniu baterii i akumulatorów stosowane jest równoległe, jak i szeregowe włączanie włókien żarzenia. Do budowy wzmacniaczy zasilanych z baterii wykorzystuje się lampy, które mają niskie napięcie żarzenia i mały pobór prądu na to żarzenie. Przy szeregowym włączeniu obwodów żarzenia i zasilaniu ich z baterii lub z akumulatora w szereg z włóknami włącza się bareter, czyli specjalną lampę oporową. Bareter zbudowany jest z drutu oporowego, zamknięty w szklanej bańce z gazem o zmniejszonym ciśnieniu, i służy do stabilizacji prądu w niewielkim zakresie. Dzisiaj zastępuje się go elektroniczną stabilizacją prądu. Widzimy, że w lampach żarzonych szeregowo istotna jest wartość prądu płynącego przez włókna. W przypadku zasilania układu lampowego z zasilacza sieciowego nie musimy ograniczać się w wyborze lamp. Jednak lampy o żarzeniu bezpośrednim dają większy przedźwięk w przypadku wzmacniaczy o dużym wzmocnieniu, jak mikrofonowe lub do wkładek gramofonowych. Jedynie głośnikowe o żarzeniu bezpośrednim po zastosowaniu specjalnych metod w celu zmniejszenia przedźwięku, jak wyprowadzenie odczepu symetryzującego z transformatora lub żarzenie prądem stałym, stabilizowanym,
i wprowadzenie ujemnego sprzężenia zwrotnego pozwala zmniejszyć brum do zakresu niesłyszalnego. Niektóre konstrukcje lamp żarzonych bezpośrednio mają także odczepiony na środku żarnik. Z tego powodu lepiej stosować lampy o żarzeniu pośrednim, ale są one droższe. Lampy, których obwody żarzenia są zasilane pośrednio prądem przemiennym lub stałym, przeważnie łączy się równolegle. Do prawidłowego działania żarnika ważna jest wartość napięcia przyłożonego do włókna. We wzmacniaczach o małym wzmocnieniu można wykorzystywać obudowę jako jeden z przewodów obwodu żarzenia. Jednak lepszym rozwiązaniem jest oddzielenie obwodu żarzenia od obwodu anodowego i siatkowego. Łączenia mas zwykle wykonuje się tylko w jednym punkcie, ale nie zawsze. Dwuprzewodowy system zasilania żarników z punktem środkowym uzwojenia żarzenia lub sztucznym punktem środkowym tworzonym przez opornik regulowany albo też dzielnik napięcia jest dość powszechny. Oba przewody obwodu żarzenia skręca się razem w celu kompensacji wytwarzanych przez nie pól magnetycznych i elektrycznych. Z tego też powodu nie zaleca się łączenie grzejników lamp w grupy większe jak 2-4 lampy i zaleca się podział na sekcje. Łączenie żarzenia w przezmacniaczu prowadzimy osobno, odradzaczu fazy osobno i w lampach mocy osobno. Lepszym zmniejszeniem przydźwięku sieciowego jest wykonanie dla pierwszej lampy oddzielnego uzwojenia żarzenia i symetryzowanie jej opornikiem nastawnym. Wartość tego drutowego opornika to około 100 ohmów, a moc 1-2 W. No dzisiaj trudno taki jest zdobyć, więc robi się to dwoma rezystorami mocy o takiej samej wartości. Dalsze zmniejszenie przydźwięku sieci można osiągnąć przez podniesienie potencjału obwodu żarzenia względem katody o około 20-30 V. Robi się to przez podanie na włókno żarzenia napięcia z dzielnika rezystancyjnego. Lampy można też żarzyć napięciem wyprostowanym. Morgan Jones w swojej książce Wealth Amplifiers w jednym z rozdziałów podał przykład zasilacza do lamp żarzonych szeregowo. Jest to zasilacz ze stabilizacją prądu. Początkowo załącza się on z mniejszym prądem żarzenia i po chwili lampy działają z nominalnym prądem. Drugi z zasilaczy to zasilacz do lamp żarzonych równolegle ze stabilizacją napięcia. Tutaj w standby mamy mniejsze napięcie żarzenia, które pozwala wstępnie rozgrzać lampę, a potem do działania wzmacniacza czy układu załączane jest napięcie nominalne. Na koniec przypomnę Wam system oznaczenia lamp europejskich, bo takie najczęściej stosowane są w naszym kraju. Lampy amerykańskie mają w większości odpowiedniki europejskie, podobnie też lampy rosyjskie. Ale czy lampy amerykańskie są lepsze? No nie mnie to oceniać, choć brzmieniowo ja osobiście wolę lampy produkowane w byłym ZSRR i obecnej Rosji, które też właśnie posiadają własną nomenklaturę. Istnienie kilku rodzajów oznaczeń lamp wynika z tego, że często lampy mające takie same parametry mają różne oznaczenia. Wprowadzony w 1934 roku w Europie system oznaczeń uległ zmianie. Dzisiaj składa się on z 2, 3 lub 4 wielkich liter oraz 2 do 4 cyfr. Litery oraz cyfry określają budowę, zastosowanie i własności danej lampy. I tak, pierwsza litera oznacza napięcie lub prąd żarzenia. Litera D oznacza napięcie żarzenia poniżej 1,4 V i jest ona żarzona równolegle lub szeregowo. Litera E oznacza napięcie żarzenia 6,3 V i może być żarzona szeregowo, tym że w zasadzie przewidywana jest do żarzenia równoległego. Litera G oznacza napięcie żarzenia 5 V i jest żarzona równolegle. Litera H oznacza prąd żarzenia 150 mA i jest żarzona szeregowo. Litera P prąd żarzenia 300 mA jest żarzona szeregowo. Litera U prąd żarzenia 100 mA jest żarzona szeregowo. Litera X prąd żarzenia 600 mA i żarzona jest szeregowo. Zdarza się jeszcze, że są inne oznaczenia, jak na przykład litera A i oznacza ona napięcie żarzenia 4 V. Druga i kolejne litery oznaczają konstrukcję lub zastosowanie lampy. Lampy złożone mają kilka liter na drugim miejscu, z tym, że każda z nich oznacza w kolejności alfabetycznej jeden z systemów. Dla przykładu ECC oznacza podwójną triodę napięciową. ECL oznacza lampę złożoną z trody napięciowej i pentody lub tetrody mocy. Czyli jakie są te oznaczenia? Litera A oznacza diodę detekcyjną, ale z wyjątkiem lampy prostowniczej. Litera B oznacza duodiodę detekcyjną. Litera C triodę napięciową, ale z wyjątkiem triod końcowych. Litera D trioda mocy, czyli trioda głośnikowa.
Litera E oznacza tetrodę napięciową, ale z wyjątkiem tetrod końcowych. Litera F oznacza pentodę napięciową, z wyjątkiem tetrod końcowych. Litera H oznacza heksodę lub heptodę. Litera K oznacza oktodę lub heptodę. Litera L tetrodę i pentodę mocy, czyli końcową, głośnikową. Litera M oznacza elektronowy wskaźnik strojenia. Litera Y oznacza diodę prostowniczą. Litera Z oznacza duodiodę prostowniczą. Pierwsza cyfra podaje rodzaj cokołu i wyróżniamy. Jedynka. Cokoły różne, na przykład subminiaturowe. Dwójka. Cokół dekalowy, to jest 10 nóżek typu dekal. Trójka. Cokół oktalowy, to jest 8 nóżek typu oktal. Piątka. Cokół magnowalowy, czyli jest 9 nóżek typu magnowal. Ósemka. Cokół nowalowy, jest to 9 nóżek typu nowal. Dziewiątka. Cokół miniaturowy, jest to 7 nóżek typu heptal. Jeżeli oznaczenie typu zawiera 3 cyfry, z których pierwsza jest cyfrą 1, na przykład ECC186, wówczas rodzaj cokołu podaje cyfra druga. Jeżeli na drugim miejscu jest 0, wówczas cyfra pierwsza wskazuje na rodzaj cokołu. Ostatnia cyfra charakteryzuje kształt charakterystyki w tetrodach i pentodach, no z wyjątkiem lamp końcowych. I tak, cyfry parzyste wskazują na krótką charakterystykę, a cyfry nieparzyste wskazują na charakterystykę regulowaną. Dalsze cyfry oznaczają kolejny numer typu. Lampy specjalne przeznaczone do celów profesjonalnych mają oznaczenia składające się z dwóch lub więcej liter i czterocyfrowej liczby, np. ECC2000. Teraz możecie zobaczyć cokoły i podstawki, które najczęściej się stosuje w lampach. Jest to skan z książki pana Masewicza, Radiotechnika dla praktyków. Ta książka oraz technika naprawy gramofonów i wzmacniaczy oraz książka pana Sykina, wzmacniacze elektronowe, były źródłami tego filmu do przygotowania tego materiału. Bardzo dziękuję wam za zapoznanie się z tym materiałem, wysłuchanie mnie oraz poświęcony czas na obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce. Trzymajcie się.